że rosyjska inwazja na Ukrainę była motywowana kalkulacjami geostrategicznymi, takimi jak obawa przed dryfowaniem Ukrainy na zachód czy strach przed rozszerzeniem NATO, połączonymi z ufnością Moskwy w jej zasoby ropy i rezerwy gospodarcze. Poprzestanie na tym poziomie analizy grozi jednak przeoczeniem cywilizacyjnego aspektu decyzji Władimira Putina. Obecny konflikt obejmuje bowiem byłe terytorium sowieckie, którego obszar zajmuje wielka cywilizacja rosyjska, reprezentująca jedyną prawdziwą alternatywę dla dekadenckiego, zglobalizowanego Zachodu, jak przedstawia to rosyjski myśliciel polityczny Aleksandr Dugin. Twierdzi on, że Eurazja jest jedyną nadzieją na powstrzymanie globalnej dominacji Zachodu. Różnice między tymi dwiema cywilizacjami ujmuje w kategoriach geopolitycznych. Zrozumienie idei filozofa może pomóc w wyjaśnieniu działania prezydenta Federacji Rosyjskiej. Najbardziej wpływowa praca Dugina z 1997 roku, zatytułowana Podstawy geopolityki, została przyjęta jako podręcznik zarówno w Rosyjskiej Akademii Wojskowej, jak i w systemie szkół państwowych. Autor przekonuje, że państwo musi wykorzystywać swoją władzę, by służyć wartościom cywilizacyjnym i je propagować, gdyż to one, a nie demokratyczne przyzwolenie, stanowią źródło jego legitymizacji. Próbę zrozumienia mentalności Rosjan, rozumowania i działania ich elit ponad 100 lat temu podjął Felix Koneczny. W pierwszym tomie Dziejów Rosji, wydanym na początku 1917 roku, krakowski historiozof zauważył, że w Rosji występują trzy archetypy cywilizacyjne – bizantyjski, łaciński i turański. Zdaniem Konecznego najistotniejszym był ten ostatni, w którym władzę sprawuje chan, kagan lub car. I to on określa, co jest dobre, a co złe, co stanowi prawdę. W książce czytamy, że władza głowy państwa w cywilizacji turańskiej opiera się na monizmie prawa prywatnego, a władca jest właścicielem wszystkiego i wszystkich. Zestawienie koncepcji obydwu myślicieli pokazuje, że ich obraz Rosji jest podobny. Zasadniczo różne jest natomiast jego wartościowanie. Krytyczny opis Konecznego, Polaka katolika, żyjącego pod zaborem austriackim, pokazuje Rosję wywodzącą się z cywilizacji Wielkiego Stepu jako inną i groźną. Z kolei według Dugina obszar kulturowy, w którym przywódca jest wodzem, a prawo i etyka są instrumentalizowane, nie tylko jest normalny, ale wręcz powinien być powodem do dumy również dla dzisiejszych Rosjan.